Marszalkiewicz, IndyCage.pl, a ze mną najnowszy nabytek organizacji KSW, Piotr Kuberski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Witam wszystkich. Piotrek, no informacja, dwie informacje niespodziewane. No pierwsza to wczoraj, czyli podziękowania od FEN-u, a druga dzisiaj. Natomiast mimo tych domniemam przyjemnych rzeczach, to chciałbym jednak jeszcze cofnąć się do tego kontendera nieszczęsnego i do tej kontuzji, która cię z niego wyeliminowała, no bo to był plan priorytetowy po tej gali majowej. Wszystko szło dobrze, Artur Gwóźdź robotę zrobił, agitował. Byłeś jednym z niewielu szczęśliwców tak naprawdę, którym się udało tam dostać, znaczy na papierze niestety tylko. No właśnie, więc powiedz o kulisach tego wszystkiego, co się tam wydarzyło. Znaczy się, tak jak wcześniej gdzieś tam wspominałem, no nie ukrywam, że kontuzja, która mi doskwierała jeszcze w przygotowaniach podczas walki z Kamilem Wojciechowskim, dokładnie było to zbite biodro na talerzu biodrowym w miejscu, gdzie przyczepiają się trzy mięśnie, więc przez to cały czas było to haczone, było to podrażniane. Byłem też na okresie długim roztrenowania, jakby tutaj miałem możliwość wskoczenia na zastępstwo, ale byłem też, mówię, na okresie roztrenowania i nie ukrywam, że troszkę to jakby, nazwijmy to, późno wyskoczyło, znaczy się ta propozycja. Staram się być zawodnikiem kompetentnym, staram się być zawodnikiem, który tutaj stara się generalnie przygotować na swoje walki zawsze w 100%. To było takie troszeczkę też, bierzesz, nie bierzesz, jak nie bierzesz, to szukamy kogoś innego. I takie nie ukrywam, że jakby dużo rzeczy się składniowych nałożyło. Nałożyła się po pierwsze ta kontuzja, po drugie okres rozstrzygania, no i też bardzo krótki czas. A ja też nie ukrywam, że jestem w wieku, jak jestem, nie mogę też sobie pozwolić na to, by startować, tylko żeby startować, tym bardziej pokazać się w najlepszej organizacji świata tylko po to, żeby się pokazać. No mogę tu nawiązać między innymi do ostatniej walki chyba Kevina Szaflarskiego, który kulawo wyszedł, nazwijmy to tak, nie obrażając absolutnie niego. I ja też nie chciałem być takim zawodnikiem. Wiele osób mi też się pytało, czy nie lepiej byłoby spróbować. Nie wiem tego, ale też nie czułem się nawet nie w 80%, 70% przygotowany. A jak wiemy, wskoczyć na zastępstwo, żeby się tylko pokazać, to nie w moim przypadku. Nie w moim przypadku, wiadomo, na początku tą walkę klepnęliśmy, ale z ubiegiem czasu, kiedy to widziałem, że po prostu z tego prawdopodobnie nic nie wyjdzie, no musieliśmy niestety zrezygnować. Bardzo się cieszę z tego, że zostałem doceniony, zostałem zauważony. Gdzieś tam troszeczkę media też na ten temat szumiały, z czego jestem bardzo zadowolony. Ale na tym etapie kariery, no nie mogę sobie pozwolić na tego typu jakby potknięcie, nazwijmy to tak. No bo też, jak wiemy teraz, gdybym był może po tym kontenderze, gdybym może przegrał tą walkę, to nie byłoby teraz tego, co jest, czyli aktualny kontrakt w KSW. No, kontender to nie UFC, wiadomo, natomiast w 99% przypadków w tym sezonie zwycięzcy trafiają do UFC. Powiedz, czy to była trudna decyzja tak naprawdę, podjąć decyzję o tym, żeby no, nie iść w stronę, chyba mogę tak to nawet chyba nazwać, marzeń? Powiem tak, szczerze. Moim małym takim cichym marzeniem zawsze był Bellator. Nie wiem dlaczego. Kiedy to byłem jeszcze małym dzieckiem, kiedy to oglądałem zawsze, jeszcze teraz nie będę, czy było na Kanale Plus, walki Bellatora, zawsze podobała mi się ta okrągła klatka, w sumie okrąg klatki. Tam bardzo chciałem trafić. Tutaj wiadomo, fajna sytuacja, gdzie można było zaistnieć. Nie było to proste, no bo wiadomo, no Dana White Contender Series to już jest globalna marka, też nie ma co ukrywać. Tak jak powiedziałeś, dużo osób trafia do tej organizacji, trafia do UFC, ale no trzeba wygrać, tak? Trzeba by było wygrać z zawodnikiem, który jest mega przygotowany, który słynie z dobrego uderzenia, który jest naprawdę dobrym strikerem. I mówię, przygotowywać się na takie, no nazwijmy to połowiczne przygotowania, no to troszeczkę to było nie na, może nie na moją rękę, ale nie w mojej naturze, o może tak. Przez całe te lata, gdzie trenuję, przez całe te lata, gdzie mam kontakt z MMA, nigdy nie wziąłem walki na zapchaj dziurę, tak zwaną zapchaj dziurę, nie? Zawsze starałem się pokazać jak najlepszej strony,
zawsze starają się przygotować minimum 10-12 dni do tej walki. I może też dzięki temu, że to tak się przygotowuje, te walki na chwilę obecną tak wyglądają, jak wyglądają, czyli dobrze i mogą się podobać. To prawda. No te czasy, w których, tak strzelam, oglądałeś Bellatora, to w twojej kategorii święcił triumfy pewnie Hector Lombard. No tak i jeszcze wcześniej mi się wydaje. Tam jeszcze walczył, pamiętam, Tito Ortiz chyba to przed UFC, z tego co pamiętam, z tego co sięgam pamięcią. Hector Lombard na pewno był wtedy na Mega Prime, to fakt. No to były lata, nie wiem, z 15 lat do tyłu. Słuchaj, no to... Ile lat trenuję i kiedy to oglądałem. Śmieszna historia w zasadzie, bo gdybyś miał się dzisiaj zmierzyć z Hectorem Lombardem, no to walka byłaby mi z meczem i to na twoją korzyść. No wiesz, no jak ja to mówię, każdy zawodnik ma swój prime, każdy zawodnik jest tutaj, no inaczej, nie znam drugiej osoby, która powiedzmy mając prime, wchodzi drugi, no chyba, że Mamed Khalidov tutaj na nowo wraca po raz kolejny, pokonując dwa razy super Scotta Askama, ale wiemy dobrze, że gdzieś tam, jeżeli się ma ten prime, to z czasem gdzieś on ucieka i ciężko później go na nowo nadrobić, tak jak chociażby Conor McGregor czy wiele innych osób. No do Mameda Khalidova jeszcze przejdziemy, bo tak naprawdę trafił on w tym momencie do grona twoich potencjalnych rywali. Fakt, jakiś pomysł ostatnio jest na walkę w boksie z Tomaszem Adamkiem, gdzieś to tam się rodzi ten pomysł trochę szalony i niezwiązany prawdopodobnie ani, znaczy na pewno z MMA, a i prawdopodobnie nawet z organizacją KSW, natomiast nie o tym, to przejdźmy w takim razie do Fenu, no bo komunikat od Kuby Borowicza i od Fenu jest taki, że w zasadzie przechodzisz do KSW w trakcie trwającego kontraktu z Fenem, to jakbyś mógł tę sytuację kontraktową rozjaśnić, bo Fen cię w zasadzie wypuszcza do KSW, no tak to możemy chyba nazwać. No tak to nazwać, dlatego tutaj też, wiesz co, postarałem się, czułem wewnętrznie, że muszę im podziękować, bo nie robili mi totalnie pod górkę, mogliby tak naprawdę, słuchaj, powiedzieć, Piotrek, no, bądź profesjonalistą, gala, kontrakt obowiązuje do 31 grudnia bieżącego roku, no musisz z nami zostać, tak jest w papierach, nie inaczej. Jak wiemy, ostatnia walka jest w Lubinie, jest to 14 października. Tak. 14 październik. Gala została do końca wypełniona, cały fight card jest wypełniony. Jakbym nie miał możliwości ponownego wystąpienia na gali Fight Exclusive Night, ponieważ tych gal więcej nie było. Owszem, były propozycje przedłużenia kontraktu na dłużej, na minimum 3 bądź 4 walki, ale uważam, chciałem spróbować czegoś innego, tak? Tutaj fajnie to super wyszło, 5 walk, 4 skończone przed czasem, 4 wyróżnienia, dwukrotnie zdobyty pas, dwukrotnie obroniony, wszystko przed czasem, no super wyrówka. I były zakusy, bo ja nie ukrywam, że serduszkiem będzie zawsze tutaj ten Fen mi bił, no też nie ukrywam, że będąc tam, tak jak wcześniej wspomniałem, byłem no-name'em, teraz za każdym praktycznie razem byłem main eventem, więc to mnie bardzo wyróżniało, ale też chciałem pójść, no, nie mogę nazwać tego jeszcze bardziej sportowo, po prostu spróbować się gdzieś indziej, gdzieś z innymi nazwiskami, gdzieś tutaj osobami, które gdzieś no świecą, nazwijmy to, w świecie MMA, w świecie europejskim. Czołówka tutaj KSW, no jest to naprawdę, jest kim się tam pobić, nie ma co ukrywać. Tutaj pewnie byłoby tak, że fajnie by musieli mi kogoś ściągać, a tu jednak będę musiał powalczyć o ten ranking, powalczyć o godne miejsce, żeby ewentualnie móc, czego sobie bardzo chcę, bardzo sobie życzę, zaatakować pas. No dobrze, no to w takim razie przechodzimy do KSW i teraz tak, no ja wiem, kiedy nastąpi twój debiut, możemy wykluczyć październik, no bo to jest, bo karta jest pełna, no nie otworzysz tej karty, no nie róbmy żartów, więc w październiku nie zawalczysz, zresztą byłoby za mało czasu. Tak, chyba że przed walkach bym zawalczył. No więc, bo wiesz, dyskusja ruszyła już, jakby jak się pojawiło twoje nazwisko, no to wiadomo, że dyskusja ruszyła.
No i wszyscy się zastanawiają, czy i chciałbym, żebyś teraz albo to potwierdził, albo to wykluczył tak naprawdę, no bo no Nie mogę. nie masz dużo ruchu tak naprawdę, ale No właśnie. daj mi zadać tylko daj mi zadać pytanie, bo wszyscy czekają tylko na to, czy będziemy mogli obejrzeć walkę mistrz versus mistrz. Więc po prostu zapytam, czy będziesz walczył z Pawłem Pawlakiem od razu w debiucie? Nie. To I mogę zdradzić. to może zdradzić. To teraz idziemy dalej. Czy ty znasz rywala? Mam nadzieję, że mnie Artur nie zabije za to, co powiedziałem. No nie, no gdzie też sobie dajmy tutaj, no nie ukrywam, jestem osobą nie z jakimś wydufanym ego, no też muszę sobie na to zapracować, to tak jak sobie zapracowałem na Fenie, tak, no musiałem stoczyć trzy walki, żeby zacząć, dwie walki, trzy walki, żeby zawalczyć o pas, no wiadomo, jakbym dostał tą propozycję, bym ją wziął. No nie ma co ukrywać, że fajnie byłoby od razu zaatakować pas. Ale też jestem osobą, która tutaj ustępuje też miejsca osobom, które już tam są, bo to też byłoby nie fair. Byłoby to nie fair względem Mameda, tak jak wcześniej wspomniałem, względem Tomka, względem Brisa, względem Askama. No zobacz, jakie nazwiska tutaj wymieniam, nie? I jak ja bym miał, kurczę, Kuberski, mały Kuberski przyjść i zaatakować pas Fen, to byłoby trochę kulawo. Dla mnie, znaczy nie chciałbym tego, znaczy chcieć bym chciał, ale analogicznie myśląc, no nie mam prawa bytu, jestem, nazwijmy to, jeszcze za mały, żeby coś takiego podjąć. To w takim razie, czy ty wiesz już, z kim się będziesz bił? Może tak. Wiem. No dobrze, czyli, no to ja wiem, no oczywiście, że nie możesz zdradzić, to zostawiamy organizacji. No to, słuchaj, no biorąc pod uwagę twoje umiejętności, no ustaliliśmy, że być może zaatakowanie Pawła Pawlaka to jest za szybko, z szacunku może do rankingu, nie, do fanów, do wszystkiego naokoło to, o czym też ty przed chwilą wspomniałeś. No to mamy 8 zawodników i mistrza w rankingu. No to po prostu, no to zadam tylko pytanie, czy to jest zawodnik rankingowy? Kurde, ciężkie pytanie zadajesz. A może ich nie znasz, to ja cię mogę wymienić. Nie wiem, co mam powiedzieć. Słuchaj, no inaczej. No, mamy Michała Michalskiego, Radka Poczuckiego, Damiana Nikowskiego, Michała Materlę, Scotta Wiem. Askama, Toma Briza, Tomasza Romanowskiego, Mameda Hajdowa i Pawła Pawlaka. Tak. Będzie to ktoś z rankingu, dobra. No dobrze, to już. Chyba tyle mogę powiedzieć. To już zawęziliśmy w takim razie, resztę zostawiamy oczywiście widzom i nam do dywagacji, bo ja. Niech śledzą i niech sprawdzają wiadomości wasze i moje. Tak jest. Sam będę się nad tym zastanawiał, bo ja znam tylko termin. Rywala nie znam, także sam jestem ciekawy. W takim razie pytanie brzmi. Tak. Mów. Mówię, każda z tych walk, żeby to nie były, będzie mega ciekawą walką, nie? I na pewno też mega sprawdzionym dla mnie. Tak jak powiedziałem, no no fajnie się będzie sprawdzić w białej, okrągłej klatce KSW z kimś topowym, no nie ma co gadać. No, a z drugiej strony myślisz trochę też o tym w ten sposób, że jakby nie patrzeć, historia pokazała jedną rzecz bardzo klarownie. No jednak przez KSW, paradoksalnie, mimo że KSW nie do końca tego chce, no to przez KSW do tego UFC o najwyższe laury największy odsetek, największa skuteczność jest, bo mamy Dricusa du Plessisa, który będzie się bił o pas. Kontuzja go tylko zatrzymała. W jego miejsce wszedł Sean Strickland, wiemy co się wydarzyło. Jan Błachowicz zdobył pas, Karolina Kowalkiewicz walczyła o pas. Tak. Także, no i Mateusz Gamrot oczywiście, aktualnie numer 6 w rankingu UFC. Czy to jest jakby z twojej strony koniec marzeń UFC, czy nie wykluczasz tego w przyszłości? Wiesz co, no na chwilę obecną skupiam się tu i teraz. No mam do zrobienia kilka walk, mogę też tyle zdradzić, nie powiem ile, ale jestem jakby troszeczkę dłużej związany, jak tylko na jedną czy dwie walki z Federacją KSW. No będę chciał się tutaj pokazać na chwilę obecną, a to co będzie za 2-3 lata, czy dłużej, czy krócej, no to tutaj też daleko tutaj sięgać jakimiś, nazwijmy to, marzeniami, czy nie marzeniami, czy jakimiś pokusami. No na chwilę obecną skupiam się teraz, co będzie i na tej dacie, którą ty też wiesz. I tu się bardzo fokusuję na chwilę obecną. Nie byłem nigdy osobą, która starała się dzielić skórę na niedźwiedziu. Zawsze starałem się tutaj najpierw
wykonać swoją dobrą robotę, wywiązać się z niej, a później ewentualnie myśleć, co dalej. Okej. Okay. Prawidłowe podejście. To dopytam w takim razie, czy jest znacząca różnica w wynagrodzeniu między fanem a KSW? Zdecydowanie tak. Też na pewno był to jeden z impulsów, który skierował mnie ku tej federacji. No nie ma co ukrywać, że warunki dużo, dużo lepsze. Mhm. No i pewnie ze sponsorami będzie też paradoksalnie trochę łatwiej, mimo że KSW jest jakby, no nie jest za darmo, no ale z tego co wiadomo, mniej więcej wiadomo, że przyciąga paradoksalnie, mimo wszystko może nie paradoksalnie, rzesze sponsorów. No dokładnie tak. No i też nie ukrywajmy, że generalnie galę taką jak FEN, czy inną, czy galę Babylon, oglądają raczej zawód osoby, które interesują się sportem, tak? KSW już jest tak wypromowaną walką, marką, no że nie ogląda to tylko i wyłącznie osoba, która interesuje się sportem, ale też osoba, nazwijmy to przeciętnego Kowalskiego, bez absolutnie urazy, ale na przykład no, wypełniają praktycznie Stadion Narodowy. No nie ma tam raczej rzeszy kibiców, którzy od A do Z wymieniają cały line-up gali. Myślę, że nawet 80% albo i 85%, jakby się zapytać o 5 zawodników walczących, myślę, że mogliby mieć z tym problem. No jest to marka, która tutaj na pewno bardzo przyciąga też, nazwijmy to, osoby takie, które nie są aż tak bardzo związane ze sportem. I tak jak powiedziałeś, przez to też te zasięgi, jako dla mnie, jako fightera, też się zwiększają, chociażby mogę to zaobserwować na Instagramie, gdzie od razu tych obserwujących tam wyskakuje coraz więcej, tych komentarzy coraz więcej, udostępnień jest coraz więcej, to mnie bardzo mile zaskoczyło. A tak naprawdę jeszcze nie doszło do niczego, nie doszło do walki, nie doszło do żadnego tutaj oznajmienia, z kim będę się bił, a już, jak ja to dzisiaj powiedziałem, w internecie nawet fajnie huczy, więc bardzo się z tego cieszę. No to w takim razie powiedz na koniec, jak wygląda temat przygotowań, na jakim jesteś etapie, czy tego czasu jest wystarczająco dużo? Tak, wiesz co, no już jeszcze jakby tutaj nie podpisując kontraktu z KSW, bardzo chciałem, czy to by było za granicą, czy to by było gdzieś tutaj, czy nawet na gali FEN, gdzieś tam były lekkie zakusy, że może ten Lubin, ale generalnie jeszcze jedną walkę chciałem stoczyć w roku. 3 walki to jest optymalny, uważam, wynik. 4 by było to troszeczkę dużo. Też nie ukrywam, że walczyłem ostatnim razem, no to był koniec maja, no to mamy 4 czy 5 miesięcy tak naprawdę luzu. Przygotowuję się gdzieś od takich tak mocno, tak 4-5 tygodni już na chwilę obecną. Nie ma to jeszcze forsowania i typu zadaniówki, typu wytrzymałość. Znaczy choć wytrzymałość mięśniową już robię, ale nie ma jeszcze takiej kadrożniczej roboty. Bardziej jest forma drilla, przerabiania pewnych rzeczy, rozkminiania, układania ciała. Wszystko takie, co może mi się przydać w walce. Więc jestem już w mocnym treningu, tak to mogę nazwać. Nie jest to jeszcze dokręcenie śruby na 100%, takie 70%. Ja też nie ukrywam, że muszę sobie to dozować, bo czasami tutaj małżonka mówi o tym, bym uspokoił się, żebym za chwilę coś nie wykoleiło, bo tak jak na przykład dzisiaj się zdarzyło, że zrobiłem 3 treningi plus jeszcze tam kogoś poprowadziłem, więc praktycznie cały dzień mnie nie było. Jutro pewnie mi się to odbije czkawką, przez co będę też troszeczkę mniej trenował, ale staram się tak dozować, żeby było dość mocno, ale też żebym jeszcze się nie forsował. Mm-hmm. No dobrze, Piotrek, w takim razie co? No muszę o jeszcze jedną rzecz dopytać, no bo oczywiście każdy chciałby się zmierzyć z czołówką UFC, z najlepszymi zawodnikami na świecie, no ale koszula bliższa ciało i w ramach polskiego MMA też są jakieś wyzwania, z którymi poszczególni zawodnicy w swoich kategoriach chcieliby się zmierzyć. Mam na myśli tutaj oczywiście dwie legendy organizacji KSW, Mamed Khalidow, Michał Materla. No wchodzisz na ich podwórko w tej chwili. Paweł Pawlak już po zdobyciu pasa po Koloseum snuje takie marzenia. Być może taka walka się urzeczywistni w Gliwicach w grudniu. Oczywiście z Michałem Materlą. Natomiast czy są jakieś nazwiska w KSW, z którymi ty byś chciał się zmierzyć? Co jest dla ciebie priorytetem na ten moment? Na ten moment dobrze się pokazać, dać dużo emocji. Może to banalnie zabrzmi, ale naprawdę ja karmię się tym, co jest na tym, co jest na hali, tym, co się dzieje, więc chciałbym jak najwięcej emocji dać kibicom. Jeżeli chodzi o zawodnika, każdy z rankingu jest mocny,
Z każdym tutaj na pewno byłby dobrze dobrany fight card, dobrze dobrana walka. Każda z tych walk byłaby emocjonującą w jedną myśl w drugą stronę. Albo by się płakało z radości, albo ze smutku. Więc nie mam też na chwilę. Tak jak tobie powiedziałem, słuchaj, skupiam się obecnie na swojej walce. Nie wybiegam dalej, co będzie za pół roku, za 3, 4, 5 miesięcy. Mm. No dobrze, no to w takim razie na koniec powiedz, co możesz obiecać swoim nowym widzom, swoim nowym kibicom w KSW. Czego się mogą po tobie spodziewać, jeśli do tej pory jeszcze nie mieli okazji poznać twojego kunsztu w klatce FEN? Kurczę, no myślę, że będę starał się robić to, co do tej pory, czyli dawać dobre walki. Nie mogę tego powiedzieć, że to będą walki zawsze kończone przed czasem, jak ostatnimi czasy dużo się z tego zdarza, no bo też zawsze staram się przygotowywać na zawsze, czy teraz te trzy ostatnie walki mistrzowskie na pięć rund. No na pewno dobre, mocne walki, lejąca się krew. Mam nadzieję, że nokauty, jeżeli będą te nokauty, żeby jeden i drugi nie cierpiał na tym zdrowotnie, ale też jeżeli ktoś mnie nie zna, to na pewno mogę się zareklamować sportową postawą, ale też inaczej. Ja tam wchodzę, słuchaj, i daję się zawsze 120% na treningu, nigdy nikogo nie nokautuję. Na swoich 12 wygranych walk mam 10 nokautów, więc tutaj się zawsze odpalam, zawsze są fajne fajerwerki i staram się robić to jak najbardziej, może nie tylko dla siebie, ale znaczy dla siebie, dla widza. Spektakularne nokauty, może jakieś poddanie w końcu będzie, nie wiem. No to tyle, no wiesz, ja tu mogę gadać sobie, a przyjdzie co do czego i wiesz, jakie jest MMA. Może się zdarzyć tak, że walka zakończy się po 30 sekundach i w jedną bądź w drugą stronę. Nie lubię, tak jak tobie powiedziałem, dzielić skóry na niedźwiedzi i mówić, kurde, wchodzę tam, rozwalam każdego, jestem najlepszy, nokautuję każdego, prawa zabija, lewej sam się boję. Staram się podchodzić do tego z chłodną głową, nie? I tutaj i biorę to, co jest w oktagonie i tyle. Jak wychodzi tak, jak teraz, jestem bardzo zadowolony, jak wyjdzie nieco inaczej, ale też na koniec też będę bardzo zadowolony. No każda z tych walk na pewno mnie uczy. Nigdy nie nastawiam się na nokaut. Zawsze się nastawiam na pełen dystans. Nie narzucam sobie presji wygranej. I dużo lepiej mi się przez to walczy. Okej. No dobrze, w takim razie co? No ja ci życzę ci zdrowia. To przede wszystkim, bo to najważniejsze. Będziesz miał mocne wejście, bo przed pełną publicznością. Która by to nie była gala, to będzie komplet na tych dwóch ostatnich z pewnością. Bardzo się cieszę. Ja nie ukrywam, że kiedyś taką nadmienię anegdotkę, że jakbym miał wystąpić w szkole podstawowej i wyrecytować wierszyk, to bym się za przeproszeniem zesrał w gadki, bo tak mnie trema zżerała. A tutaj wchodzę, wiesz, do oktagonu, jak widzę, to nawet jak teraz gadam, to mam ciary, jak widzę tych ludzi, którzy tam skandują, czuć tą wiesz, tą adrenalinę, ten testosteron tam i te krzyki, to się tym mega karmię i to mnie mega pomaga właśnie wyjść, nastawić się na taką dobrą wojnę i im więcej ludzi, tym lepiej. Także cieszę, że będzie komplet. Ja też się cieszę. Nie ukrywam, że mam duże oczekiwania w stosunku do twojej osoby. Liczę, że będziesz solidnym wzmocnieniem tej kategorii. Pokażesz się w tak dobrej formie, jak pokazywałeś się w organizacji FEN i na tym wyższym poziomie. Liczę na to, że zobaczymy jeszcze lepszą wersję Piotrka Kuberskiego. Ja dziękuję ci bardzo za poświęcony czas i za tę rozmowę na gorąco. Następna rozmowa już z pewnością po ogłoszeniu twojego przeciwnika i terminu i miejsca. Tyle ode mnie. Pytanie, czy ty coś chciałbyś jeszcze na koniec od siebie dodać? Znaczy bardzo chciałbym podziękować za wywiad, bardzo chciałbym pozdrowić wszystkich nowych kibiców, zachęcić do obserwowania mnie, bo dzięki temu będzie mi łatwiej skulać coś więcej, jeżeli chodzi o MMA. Co jeszcze? No kibicować, nie negować, bo jeżeli się kiedyś noga podwinie, bo na pewno się kiedyś podwinie, nie negować, że przylas Fenu dostał w dziurę w KSW.
po prostu być ze mną i wspierać mnie, życzyć zdrowia, a cała reszta przyjdzie, wyjdzie w praniu. No i mam nadzieję, że to, co powiedziałeś przed chwileczką, będę chciał się pokazać z jak najlepszej strony, pokazać to, co było wcześniej, z jeszcze lepszą wersją siebie. Okej, no to ja na to liczę w takim razie. Jeszcze raz dziękuję za wywiad i jesteśmy w kontakcie. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.